Cześć, jestem Marcin, w Gogu pracuję w zespole zajmującym się rozwojem naszej platformy sprzedażowej. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o naszej przygodzie z testami wydajnościowymi, dlaczego w ogóle zaczęliśmy sprawdzać ten temat i skąd się to u nas wzięło i jak skończyło. Zacznę od trzech linii kodu, jakie zmieniły postrzeganie na testy wydajnościowe u nas w firmie. Potem opowiem o Blackfire Playerze, co to jest, dlaczego, jak zacząć, jak postawić pierwsze kroki. Potem dalsze kroki, czyli dokeryzacja wszystkiego i włączenie tego do procesu CI. Zacznijmy od trzech linii kodu. Cofnijmy się trochę wstecz do wiosny 2018 roku. Wtedy to z zespołem pracowaliśmy nad postawieniem nowej promocji dla marketingu. W porównaniu do zwykłego ruchu chcieliśmy zaprezentować dużo więcej produktów, dołączyć rekomendacje dla użytkowników, spersonalizowany content, ceny. Gdzieś tam wiedzieliśmy mniej więcej, ilu użytkowników możemy się spodziewać, no ale wiadomo, to zawsze są estymacje, podobnie jak nasze estymacje, tak też marketing do końca nie wiedział, ile ludzi rzeczywiście przyjdzie. Pracowaliśmy nad tym kilka tygodni, tutaj przetestowaliśmy wszystkie kluczowe elementy systemu, testy wydajnościowe, przeklikaliśmy się przez wszystko, także sprawdziliśmy, jak nasza strona zachowuje się pod obciążeniem, plus oczywiście jakieś testy w większej skali. Jednym z elementów jeszcze była tutaj promocja, gdzie mogliście kupić nieznaną grę za $3 i potem zobaczyć, co dostaliście. W momencie tutaj marketingowi zależało, żeby wszystkie te elementy wystartowały w jednym czasie, żeby zrobić efekt wow, przyciągnąć dużo użytkowników, więc nie mieliśmy możliwości, żeby soft launchować to wcześniej i zobaczyć, czy rzeczywiście o niczym nie zapomnieliśmy. Oczywiście po przygotowaniach mieliśmy już gotowe wykresy do monitorowania wszystkiego. Cały zespół wiedział, co ma robić, dlaczego, co każdy miał swój kawałek, jakim musiał się zaopiekować. Jednak zanim to wszystko miało wystartować o 15, jednak nikt do końca z nas nie był pewien, czy na pewno wszystko pójdzie dobrze, więc wszyscy gdzieś tam nerwowo patrzyliśmy na wykresy. No i w końcu wybiła ta trzecia. Wtedy stało się coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Wszystko poszło zgodnie z planem, żadnych problemów. Może poza jednym małym właśnie związanym z tą promocją, o jakim dowiedzieliśmy się następnego dnia. Otóż tutaj jednym z wymagań biznesowych było, żeby w momencie, kiedy użytkownik tutaj w tej promocji można było zdobyć około 300 gier, wiadomo, nikt nie chciał zdobyć czegoś, co już posiada, dlatego jednym z wymagań było, żeby kopii na batonie zmieniało się w momencie, kiedy już dostaniesz gifta, coś, co już posiadasz. Tutaj okazało się, że część użytkowników ma małego buga. Otóż ten przycisk zmienia się o jedną grę za późno. Nie było to nic wielkiego, ale dosyć dużo użytkowników zgłaszało nam to, więc chcieliśmy to też naprawić. Fix okazał się dosyć banalny. Bierzemy listę wszystkich produktów, przepuszczamy je przez jedną funkcję, jeden zwykły array map, co może pójść źle. 3 linijki kodu, 30 linijek testów,
Ech, żadnych problemów. Napisaliśmy to, QA, testy i w końcu wydanie na produkcję. Wszystko poszło zgodnie z planem. Wydane, można iść na kawkę. Ale wiadomo, jak sobie siedzimy na kawce, nie chcemy, żeby ktoś nam przeszkadzał. Gadamy oczywiście o ważnych rzeczach, w stylu, co będziemy robić w weekend i tym podobne rzeczy. Aż nagle przychodzi nasz kolega z pytaniem, czy może mamy jakiś pomysł, dlaczego load na bazie nam wzrósł kilkukrotnie. Dziwnym zbiegiem okoliczności ten wzrost był powiązany z naszym deployem. Powód okazał się, znaleźliśmy dosyć szybko. Otóż ta jedna funkcja, jaką wywoływaliśmy w pętli, pod spodem wykonywała jedną SQL-kę. Plus oczywiście, żeby było jeszcze ciekawiej, dla części produktów wykonywała się rekurencyjnie. W efekcie przy każdej wizycie użytkownik generował gdzieś 500 dodatkowych SQL-ek do bazy danych. Nasza baza to przeżyła, ledwo bo ledwo, ale dała radę, ale nie chcieliśmy mieć takich sytuacji w przyszłości. Postanowiliśmy jakoś zintegrować testy wydajnościowe do naszego pipeline'u CI-owego. Tutaj postawiliśmy sobie kilka celi, jakie chcemy osiągnąć. Pierwsze z nich, chcemy wiedzieć, że coś jest nie tak, zanim to wydamy na produkcję. Dlatego też chcemy to odpalić u nas wewnętrznie w biurze, na środowiskach, jakie nie są dostępne na zewnątrz. Dodatkowo musimy to wpiąć w Continuous Integration, w naszym przypadku do GitLaba. Fajnie, żeby też działało na Dockerze. Ostatnim wymogiem była łatwa integracja z nowymi aplikacjami, jak i z, nazwijmy to, legacy. GOG sam sobie jest już pisany przez 11 lat. Wiadomo, różni ludzie, różne pomysły. Część rzeczy mamy nowych, część, no, wypadałoby przepisać, żeby to jakoś sensownie utrzymywać. Wybraliśmy w tym celu Blackfire Player jako narzędzie, jakie chcemy wdrożyć. Jest to narzędzie od twórców Symfony, jak sami opisują, powerful web crawling, web testing and web scraper application. Żeby zacząć, wystarczy pobrać jeden pliczek. Możemy też włączyć paczkę PHP-ową z Blackfire Playerem do naszego kompozera, jednak dużo łatwiej jest mieć to obok naszego projektu. Plik, jaki ściągniemy, ten farma 4 komendy, help list run validate, nas będzie najmocniej interesowało odpalanie naszych testów wydajnościowych. Tutaj już widzimy, że testy opierają się na jakichś scenariuszach, jakie są w plikach, więc rzućmy okiem, jak to wygląda. Na samej górze mamy podział na scenariusze. Każdy scenariusz możemy opisać nazwą, żeby wiedzieć, co chcemy przetestować i dlaczego. W każdym scenariuszu musimy mieć jeden lub więcej krok, określony słowem kluczowym wizyt, jaki mówi, jaki URL chcemy odpytać. Tutaj nazwa może być tu trochę myląca, wizyt kojarzy się raczej z getem, natomiast mamy też możliwość robienia postów, putów, dowolnej metody HTTP, jaką chcemy. W tym przypadku chcemy pobrać ceny dla Polski, dla produktów o ID od 1 do 10. Korzystaliśmy tutaj ze ścieżek relatywnych, dlatego też musimy zdefiniować ten nasz base URL, pod jaki będziemy odpytywać. W efekcie oczekujemy, że status kod odpowiedzi, jaką otrzymamy, będzie 200, a także, że ilość elementów w naszej tablicy będzie równa 10, bo o tyle produktów pytamy.
tutaj Blackfire Player przychodzi z funkcją do chodzenia po JSONie, możemy liczyć elementy, jakie są w tablicach, sprawdzać wartości pod danym kluczem, a także dużo więcej. Pod spodem wykorzystuję to bibliotekę JMS Path, jaka właśnie pozwala dostawać się w łatwy sposób do poszczególnych elementów JSON-a. Wróćmy, zatem mamy już plik ze scenariuszem, odpalmy go. Odpalamy naszą binarkę, podajemy ścieżkę do pliku, na koniec minus V, żeby dostać więcej szczegółów i spójrzmy na efekty. Widzimy, że wykonaliśmy request getowy pod URL, jaki został tam zdefiniowany, jednak jak się okazało, sfailował. Jeśli spojrzymy sobie na powód, oczekiwaliśmy 10 elementów, dostaliśmy 9. Co z tym zrobić? Najłatwiej jest spojrzeć w odpowiedź. Tutaj jej niestety nie ma. Mogę zdradzić, że powodem tutaj, dlaczego dostaliśmy 9 produktów, jest fakt, że jak się okazało, nie mamy produktu o ID 2, o jaki pytaliśmy. Więc nie jest to bug, jest to feature. Przejdźmy zatem do naszego scenariusza i dostosujmy go do naszych wymagań biznesowych. Zmieniamy 10 na 9 i puszczamy ponownie. W efekcie otrzymujemy sukces, jeden nasz krok przeszedł. Tutaj zaczynaliśmy od api.gog.com. Chcielibyśmy natomiast puszczać to u nas wewnętrznie w biurze, więc co z tym zrobić? Dzięki temu, że zdefiniowaliśmy sobie tam endpoint jako z naszym base URL-em, możemy to w łatwy sposób teraz nadpisać. Dorzucamy jeden parametr i jak widzimy już wewnętrznie request poszedł do URL-u, jaki chcieliśmy, nie poszło już to na naszą produkcję. Chcieliśmy jednak testować naszą wydajność. Tutaj pewnie część z Was już może się domyślać rozwiązania. Kto z Was kojarzy Blackfire? Okej, widzę, że większość, super. Jako małe przypomnienie, a także wyjaśnienie dla osób, jakie jeszcze nie miały styczności, jest to zestaw narzędzi, jakie pozwalają nam mierzyć wydajność naszej aplikacji. Jest to bezpłatne, więc polecam przyjrzeć się. Naprawdę pomaga w najcięższych sytuacjach. Jeśli chodzi o Blackfire samo w sobie, składa się ono z trzech głównych narzędzi. Jest to extension do PHP, jaki zbiera dane. Tutaj należy wspomnieć, że dane, jakie są zbierane przez ten dodatek, dzieją się tylko w momencie, kiedy zautoryzujemy się po upewnieniu się, że ta osoba ma dostęp do tego, żeby testować naszą aplikację. Dodatek ten nie wpływa na wydajność naszej aplikacji PHP na produkcji, więc możemy śmiało go zainstalować na każdym środowisku, jakie mamy. Kolejnym elementem jest agent, jaki także musimy zainstalować na naszym serwerze. Agent jest odpowiedzialny za przetworzenie tych danych, jakie zostały zebrane, zanonimizowanie danych, bo także wysyłamy tutaj dane o na przykład zapytania do SQL-a. Dlatego agent usuwa tutaj hasła, ID, jakieś dane, jakie mogą być wrażliwe i jakich pewnie nie chcemy i nie możemy wysyłać na zewnątrz do Blackfire.io. W efekcie otrzymujemy wykres wszystkich funkcji, jakie zostały wykonane w naszym kodzie podczas requestu, drzewo wywołań, mamy także timeline,
Dodatkowo możemy przejrzeć wszystkie zapytania SQL, czy do zewnętrznych serwerów, jakie gdzieś tam zostały wykonane podczas tego requestu. Jak to wpiąć do naszych testów? Okazuje się, że BR co łatwo. Tutaj wcześniej posługiwaliśmy się słowem expect, żeby określić status kod czy zawartość odpowiedzi, jakiej oczekujemy. Natomiast w przypadku testów wydajnościowych musimy posłużyć się słowem assert. Mamy tutaj szereg już gotowych, zdefiniowanych wartości, jakie możemy sprawdzać. W tym przypadku chcemy mieć pewność, że ilość requestów do zewnętrznych serwisów będzie równa 0. Doctrine pobierze mniej niż 10 entitiesów, a także ilość zapytań do SQL-a będzie mniejsza niż 3. To powinno nam załatwić problemy z dużą ilością SQL-ek, jakie mieliśmy. Na końcu mamy jeszcze dwie linijki. Warmup jest to ilość zapytań, jakie zostaną wykonane przed właściwymi pomiarami. Zapewni nam to na przykład rozgrzanie cache'a, poprawne zbudowanie aplikacji. Możemy tutaj, możemy także wyłączyć warmup, jeśli nie chcemy mieć rozgrzanego cache'a do testów. Kolejną wartością jest ilość próbek, jaką Blackfire ma wykonać. One następnie zostaną uśrednione i dopiero na wynikach tych uśrednionych wyników zostaną przeprowadzone te asercje, jakie zdefiniowaliśmy. Aby zdefiniować, kto może testować naszą wydajność naszej aplikacji, nie chcemy, żeby ktoś inny testował, dlatego też musimy posłużyć się naszym klient ID i tokenem, jakie pochodzą ze strony Blackfire. W przypadku playera musimy także podać ID środowiska, jakie pozwoli nam w jednym miejscu zagregować wszystkie raporty z naszych testów i przypisać to do odpowiedniego środowiska. W efekcie, poza standardowym outputem, dostaniemy także linka do wygenerowanego raportu. W nim znajdziemy wszystkie asercje, jakie wykonaliśmy. Mamy pięknie opisane nazwy, tak jak w scenariuszu. Możemy także wejść i zobaczyć, jakie dokładnie rzeczy tam się zadziały. Jest to o tyle przydatne, że jeśli coś poszło nie tak, mamy od razu podgląd, co się zadziało. Kolejnym krokiem, jaki chcieliśmy wykonać, to dockeryzacja tego. Wiadomo, korzystamy wszędzie z dockera. Nie wszędzie możemy w pełni zbudować działającą aplikację w przypadku legacy. Dlatego też na początek chcieliśmy zacząć od dockeryzacji tylko playera, natomiast odwołuje się on już potem do jakiegoś rzeczywistego środowiska i dane następnie są wysyłane do Blackfire. Oczywiście to jest dosyć proste. Bierzemy sobie obraz z PHP-em, kopiujemy trzy linijki z dokumentacji, jakie ściągają nam binarkę, a także na koniec jako entry point podajemy tą naszą binarkę z playerem. Dzięki temu możemy w analogiczny sposób do tego, jak używaliśmy binarki, także korzystać w Dockerze. Tutaj także możemy przekazać odpowiednie client ID i token, żeby się zautoryzować. Dodatkowo jedna większa różnica to oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby podpiąć nasze scenariusze, tak żeby w obrazie były one także dostępne.
Dzięki temu mamy już możliwość odpalenia z samego Dockera przy pomocy prostego obrazu naszych testów na jakimś rodowisku. Nowsze aplikacje już możemy stawiać bez większych problemów całkowicie w Dockerze, dlatego też naszym kolejnym krokiem była totalna dockeryzacja wszystkich testów. Wszystko oczywiście dzieje się na GitLab Runnerach w Dockerze. Tutaj ponownie chcemy korzystać z Blackfire Player jako osobnego obrazu, a także w naszej aplikacji, jaka składa się z Nginxa i PHP Upstream, będziemy musieli dorzucić także agenta Blackfire, jaki będzie wysyłał dane. Rzućmy okiem na przykładową aplikację. PHP i Nginx, oba możemy tutaj zazwyczaj, pewnie jeszcze będziemy mieć jakąś bazę danych, cache'a, jednak te dwa elementy są zawsze i są najważniejsze dla nas. Fajnie jest tutaj z doświadczenia, ubiegając tu trochę fakty, zdefiniować network i jego nazwę. Dzięki temu będzie nam się łatwiej wpiąć do sieci dockerowej, niż potem zgadywać czy wyciągać tą nazwę przez CI-a. Jeśli musimy włączyć się do naszego, połączyć się z naszym Nginxem do wykonywania zapytań, dlatego też w przypadku obrazu z playerem musimy zdefiniować mu network, do jakiego musi się podłączyć, a także nadpisać ponownie nasz endpoint. W tym przypadku jest on równy nazwie kontenera z Nginxem. Tutaj nie stoi nic na przeszkodzie, żeby użyć PHP z Apache'em, jeśli wolicie. Wtedy mamy jeden kontener i do niego będziemy uderzać. Tutaj mamy już, możemy przeprowadzić wszystkie expectation results. Jednak ciągle nie możemy przetestować naszej wydajności, bo Blackfire'a jeszcze nie mamy. Musimy lekko zmodyfikować nasz obraz z PHP-em. Tutaj ponownie dokumentacja dosyć fajnie opisuje, co trzeba zrobić. Kopiujemy kilka linijek. Tutaj jest jedna ważna linijka, czyli agent socket. Mówi nam ona, jaką nazwę musi mieć kontener z agentem Blackfire, żeby do niego spływały dane. Także musimy pamiętać, w momencie, kiedy zupdate'ujemy już sobie nasz obraz z PHP-em, następnie musimy dorzucić także obraz, jaki ma Blackfire i agenta w sobie. Tutaj wymagane są także dwie kolejne dane autoryzacyjne, czyli server ID i server token. W ten sposób nasza aplikacja już korzysta w pełni. Mamy Blackfire zdefiniowane i działające w aplikacji PHP-owej, więc możemy śmiało testować wydajność. Tutaj ponownie podłączamy się do tej samej sieci i uderzamy pod Nginxa, żeby uzyskać wyniki. W wyniku tego możemy już w pełni testować wydajność, także nasz rodowisku, jakie całkowicie działa w Dockerze, jest odseparowany od zewnętrznych coli. Możemy dzięki temu też zapewnić większą stabilność tych testów, szczególnie w momencie, kiedy chcemy testować na przykład czasy odpowiedzi. Wtedy będziemy mieć pewność, że takie rodowisko nie jest w żaden sposób obciążone przez innych użytkowników. Możemy je postawić tylko dla naszych testów.
Podsumowując naszą przygodę z Blackfire Playerem, myślę, że mega łatwo jest napisać pierwszy test wydajnościowy. Jest to, powinno nam zająć, myślę, nie więcej niż 10 minut, żeby odpalić go. Plusem w naszym przypadku była możliwość testowania, odpalania tych samych testów na wielu środowiskach, a także samo odpalanie tych testów wydajnościowych w procesie CI. Jeśli chodzi o wady, tutaj Blackfire Player testuje nam wyłącznie kole HTTP, dlatego też przy pomocy takich scenariuszy nie możemy testować żadnych procesów ciągłych, jednak tutaj Blackfire też przychodzi z innymi rozwiązaniami. Mamy bibliotekę, jaka PHP-ową, jaka zbiera te dane, a także integrację na przykład z PHP Unitem. To tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Czy macie jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję raz jeszcze.